Dzień dobry, kłaniam się nisko. Naszym gościem jest królowa polskich seriali, scenarzystka Ilona Łebkowska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Już mi się ta królowa ode mnie nie odczepi. Wasza wysokość pozwoli, że zacznę od kącika poezji. Andrzej Bursa. Ja chciałbym być poetą. Ja chciałbym być poetą. Może mnie przecież przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześniej wstawać rano, a wstawać rano zimno. To był koniec poezji. Pani chciałaby, żeby poeta stał się zawodem, żeby można było zostać poetą zawodowym. I dlatego artyści wespół z Ministerstwem Kultury przygotowali projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, prawda? Tak, owszem. Przy czym chciałabym powiedzieć, że to nie jest jakiś polski wymysł, albo mój, albo grupy kolegów, którzy byli inicjatorami projektu tej ustawy. To istnieje w bardzo wielu krajach, również tych, które kierują się od dawna zasadami gospodarki rynkowej, ale wiedzą, że kultura jest rzeczą, która się tej gospodarce rynkowej, tym zasadom nie poddaje najlepiej. Tak, jest to rzeczywiście w niektórych państwach Unii Europejskiej, w innych go nie ma, ale... Od dawna. Dobrze, w Polsce zresztą ta ustawa obowiązuje, tylko wy chcecie teraz to rozszerzyć. Natomiast taki artysta zawodowy będzie miał rozmaite przywileje. Będzie mu można płacić do 80% składki ubezpieczeniowej. Będzie dostawał stypendia, będzie mógł liczyć na pomoc finansową. Będzie miał też kartę artysty zawodowego, tak jak niektórzy z państwa, z naszych słuchaczy, mają zapewne kartę dużej rodziny z jakimiś zniżkami i innymi ulgami. No i to wszystko będą mieli artyści, bo jak pani i inni pomysłodawcy tej inicjatywy mówią, artyści są biedni. Większość artystów jest naprawdę niezamożnych. To, co widzimy i czym kują nam oczy przeciwnicy tej ustawy, czyli gwiazdy bawiące się na Zanzibarze albo jeżdżące Porsche, to jest, jak ja to mówię, ścienka warstwa śmietanki na wielkim... Skoro pani już przywołuje, ale skoro pani przywołuje te gwiazdy na Zanzibarze, pani rzeczywiście jakiś czas temu napisała o nich bardzo ostro, że mają prawo mieć w pupie mają mieć prawo, że tylu ludzi jest bez pracy, walczy o życie swoich firm, że rodziny wariują na 60 metrach z dwójką dzieci w zdalnej nauce i rodzicami na pracy zdalnej, że starsi ludzie stoją na mrozie przed przychodnią. W końcu ma to prawo ich kompletnie nie obchodzić. To pani słowa. Nie ma pani takiego poczucia, że pani teraz mówi Polakom, a teraz wy, którzy staliście na mrozie, wy, którzy na 60 metrach się gnieździliście, nawet na mniej, to dalibóg niektórzy zwariowaliby ze szczęścia przy tych 60 metrach, gnieździliście się na pracy zdalnej. Pani mówi, nie, wy teraz będziecie musieli zapłacić więcej za wasze tablety, komputery, telewizory, być może nawet smartfony, bo tu sprawa jest niejasna, tylko dlatego, że trzeba pomóc artystom. Nie, nie mówię tego. Nie mówię, żeby pomóc tym gwiazdom. Jestem temu przeciwna i uważam, że takie rozpasana konsumpcja, która jest do tego jeszcze reklamowana w mediach społecznościowych, bo przynosi tym osobom dodatkowe dochody przez pokazywanie torebek, ciuchów i tak dalej, jest dla mnie rzeczą... Pani Ilono, ale to powiedzmy wyraźnie to... Mówię w imieniu tych artystów, proszę mi dać skończyć, mówię tak. W imieniu tych artystów, którzy nie mają żadnych stałych dochodów, nie grają w popularnym serialu. No właśnie, to ja mam do pani jedno pytanie, ale pani Ilono, pani się ujmuje za artystami, za aktorami, których pani sama nie chce zatrudniać w swoich serialach. A dlaczego ich pani nie chce zatrudnić w serialu? Bo są słabi. I teraz pani mówi tak, ja ich nie zatrudnię, bo oni są słabi, ale za to wy musicie na nich płacić. Nie, to nie jest demagogia, to jest ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego. Po pierwsze, nie mówmy tylko o aktorach. Są rzeźbiarze, malarze, literaci. Ale pani zajmuje się pisaniem scenariuszy, dlatego powiedziałem o aktorach, ale ma pani rację. Na przykład wśród artystów zawodowych, proszę państwa, będzie również kowal artystyczny, no bo ma artystyczny w nazwie. Będzie też DJ, rozumiem, że DJ jest artystą zawodowym, bardzo wielu się ucieszy, ale będzie też muzyk ludowy. Pani Lono, ja bardzo panią przepraszam, ale albo ktoś jest muzykiem ludowym, albo jest ktoś muzykiem zawodowym. W takim razie ten muzyk ludowy już nie będzie muzykiem ludowym, tylko będzie muzykiem zawodowym i no nieszkolonym. Oni są często też szkoleni, tylko chodzi o rodzaj twórczości, którą wykonują. Pan rozmawia ze mną, nie.
Prawda jest też taka, że na całym świecie cywilizowanym, a szczególnie w Europie, artyści są wspierani, ponieważ oni, wie pan co, oni tworzą kulturę. Nie wiem, czy to jakby dociera do wszystkich. No, wie pani, do mnie jakoś dociera to, że oni stworzą kulturę, tylko wie pani, na całym świecie jest też tak, że każdy odpowiada za swój los. I jeżeli ja na przykład przestanę być wystarczająco, nie wiem, atrakcyjny dla mojego pracodawcy, to on mnie zwolni z pracy. I ja będę musiał szukać innej. Jeśli... Pójdzie pan do opieki społecznej i dostanie pan pieniądze. Artysta też może pójść do opieki społecznej. Na które składamy się ze swoich podatków. Artysta też może pójść do opieki społecznej. A pani płacą groszowe składki KRUS. Nie, pani Ilono, ale pani mnie wysyła do opieki społecznej, a artystą chce fundować w czasy w ośrodkach pracy twórczej. To jest... Pana, to nieprawda, że chcę fundować w czasy w ośrodkach pracy twórczej. Jest ich raptem 3 czy 4 i ten wiersz skądinąd zresztą zabawny, bardzo lubię, ale nie oddaję tego. Artystów w całej Polsce jest mnóstwo. Ilona Łebkowska, scenarzystka, jest naszym gościem. Pani Ilono, na te wasze składki ZUS-owskie, bo przecież artysta, rozumiem, nie może płacić, ten niezamożny, biedny artysta, którego twórczości nikt nie potrzebuje, bo umów się. Pani mówi od początku, że... Pan nie potrzebuje, proszę. Nie, pani Lono. Mówimy, nie, bo nie mówimy o artystach, którym się dobrze powodzi. To prawda. Nie mówimy też o pani, bo pani się dobrze powodzi. Pani cały czas walczy w obronie tych, przynajmniej tak twierdzicie, którym się źle powodzi. No to ja mówię tak, jeżeli ktoś nie potrzebuje ich twórczości, jeżeli oni nie znajdują żadnych amatorów swoich wierszy, to może by poszli do innej pracy, bo niech się pani nie gniewa. Wszystkie restauracje w Londynie na West Endzie i nie tylko na West Endzie, wszystkie restauracje w Nowym Jorku czy gdzieś są pełne aktorek, które marzą o roli. Ale oni... Pana, ja panu powiem, że ja w Warszawie, kiedyś będąc na kolacji z moją córką, byłam obsługiwana przez aktora, który grał w moim serialu. Była to krępująca sytuacja dla nas dwojga. Dlaczego? Zapewniam panu. Nie, ponieważ znamy się po prostu, w związku z tym on musiał wyjść z tej roli, w której... Czyli rozumiem, żeby się pani nie krępowała, to artysta powinien dostać zapomogę. Nie, proszę pana, nie. Ja uważam, że przede wszystkim pan mówi tak, a pan doskonale to wie, że twórczość to nie jest coś takiego, co się dzieje w sposób rytmiczny, tak jak praca etatowa. Czy nawet jak tego typu praca... Ale co z tego, że rytmiczne? Ale pani Ilono, to porozmawiamy o konkretach. Te konkrety pani będą kosztowały bardzo wielu ludzi dodatkowe opłaty, bo teraz skąd na to wszystko pieniądze? Otóż jeśli państwo zechcą kupić, proszę państwa, nie tylko komputer, telewizor czy wieżę, nawet zwykłe radio, ba, państwo zechcą kupić dekoder telewizyjny do platformy cyfrowej, to państwo będą musieli zapłacić za to dodatkowy podatek. Mało tego, nie jest zwykły podatek. Papier używać, do ksero. Proszę nie używać tego określenia. Czyli proszę pani, opłata. Jeżeli ja nazwę opłata, kogoś... która ma umocowanie w prawie autorskim. Ma pani rację, ja w takim razie... Proszę mi skończyć. Opłata... która jest opłatą za tak zwany dobrowolny, dozwolony użytek. Czyli proszę państwa, to nie jest podatek, to jest opłata. A ja nie jestem gruby, ja po prostu jestem nieszczupły. Nie, proszę pana, to nie jest prawda. A przede wszystkim, czy te ceny wzrosną, zależy od tych, którzy ten sprzęt... Jasne, oni sami zechcą na pewno... Proszę dać mi skończyć. Ale dałem pani skończyć w radiu rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy, bo to, proszę państwa, jest dopiero początek. Zapraszam serdecznie, kłaniam się nisko. Pani Ilono, ja naprawdę pani dam skończyć. Ja tylko chcę wyjaśnić naszym słuchaczom, że niech mi pani wyjaśni, może niech pani odpowie na to pytanie. Dlaczego kupując papier do ksero muszę płacić opłatę reprograficzną? Już ja mówię. Dlatego, że na tym papierze do ksero ktoś ściągnąwszy książkę z internetu albo kupiwszy nawet ją w księgarni, bo jest to trudno dostępny, nie wiem, podręcznik albo książka, którą używamy na studiach czy do swojej pracy, powiela ją w 40 egzemplarzach. Zaraz. On może ją powielić, ale jej nie powiela. Pani Ilono, w ten sposób noże kuchenne powinny zostać zakazane, bo ja mogę zamordować, jest to broń. Mało tego, opłata reprograficzna powinna być... Opłata reprograficzna... To jest demagogia, zdaję to. Nie zdaję sobie z tego sprawy. To, co pani mówi, no proszę pani... Nie zdać sprawę. No to dobrze, cieszę się, to jest pani opinia, natomiast niech się pani nie gniewa, ale w takim razie ja założyłem dzisiaj koszulkę i to nie dlatego, żeby dotknąć panią niedbałością stroju, ale dlatego, że jest to potrzebne jako rekwizyt. Na mojej koszulce, co widzą teraz wszyscy ci, którzy nas oglądają, jest Angela Merkel, ale nie takie zwykłe zdjęcie, tylko ono jest przez grafika komputerowego jakoś przetworzone. Jest to taka zabawa.
W takim razie ta koszulka również... Nie jest zabawa, to jest również twórczość. Przetworzenie zdjęcia przez grafika twórczość komputerowego. Twórczość może być zabawą. Jest to taka zabawa z Angeli Merkel, twórczość grafika komputerowego, który dostał zresztą za to wynagrodzenie, ale być może w takim razie ja powinienem płacić opłatę reprograficzną, bo ja tę koszulkę mam już drugi raz. Pan nie, ale być może w cenie tej koszulki jest jakaś... Ale to jeśli ona jest w cenie, ale pani Ilono, na litość boską, jeśli ona jest w cenie, to ja płacę cenę, a ktoś za mnie zapłaci tę cenę? Nie, proszę pana, jeśli pan kupi w związku z tym smartfon, których niestety nie ma na tej liście... Ale nie, nieprawda. Otóż proszę mi dać wypowiedzieć się dłużej niż 5 sekund. Dobra, stop. Pani Ilono, przepraszam. Pani chciała dłużej niż 5 sekund? 45. 45 sekund, żeby pani... Ale to może ja poprzedzę to pytaniem. 45 sekund, żeby pani przekonała naszych słuchaczy z małych miejscowości, którzy zarabiają minimalną pensję krajową, że oni powinni płacić 200 zł więcej za telewizor czy za smartfon, by artyści mogli cieszyć się statusem artysty zawodowego. Słucham panią. Otóż przede wszystkim lista tych sprzętów jest już dawno obecna i dawno jest to pobierane i nikt z tego powodu nie cierpi jakiegoś wzrostu cen. Demagogia polega na tym, że na przykład podatek od smartfonów, określenie którego bardzo niezręcznie, mówię najdelikatniej jak mogę, użył prezydent Duda w kampanii wyborczej i z którego wycofał się potem na spotkaniu w kancelarii prezydenta, na którym byłam z kilkoma kolegami, koleżankami z naszych związków twórczych, powiedział, że to jest po prostu, należy uznać, że ta lista tych czystych nośników i tych sprzętów, które służą odtwarzaniu i powielaniu na przykład muzyki, filmów i tak dalej, powinna zostać aktualizowana, bo jest nieaktualna. No właśnie, minęło 45 sekund. Jeśli chodzi o smartfony, chcemy 1%, 1%. Jeśli przeciętna... Myli się pani... Nie mylę się. Ilono, myli się pani, bo tuż na przykład na tablety i urządzenia podobne do tabletów. Zastanawiam się, co oprócz smartfona jest podobne do tabletu. Być może czytnik, ale nie do końca. Jest nie 1%, tylko 4%, a ZAIX i inni, i są tacy wśród was, którzy nie chcą 4%, chcą 6%, więc nie 1%. 1% to jest na papier... Od razu mówię, 1%... Ale to mówi pani o sobie teraz. 1% jest na papier dla Xero. 10 złotych. 10 zł od ceny smartfona. Pani Ilono, a dlaczego mam się... Ale porozmawiajmy o tym, dlaczego ja mam się składać na składkę ZUS dla artysty, którego twórczości nikt nie potrzebuje, a nie mam składać się na... Powiedziane, że nie potrzebuje. Być może nawet i pan potrzebuje, tylko on na przykład... Tylko ja o tym nie wiem, tak? ...stworzyć swoje dzieło, na przykład rzeźbę, która będzie potem cieszyła pana oko. Ale nie tylko będzie cieszyła moje oko. Ja akurat, proszę pani, kupuję obrazy, kupuję nawet rzeźby. I co z tego? Fantastycznie. A widzi pan, że jest na przykład opłata, jeśli kupuje pan na aukcji, opłata tak zwana. Tak, jest. No i co? I protestuje pan przeciwko temu? Stanął pan przed galerią z jakimś transparentem, że pana łoją po prostu. Proszę pani, ale ja nie stoję z transparentem. Mało tego, wie pani, przez panią i przeze mnie przemawia komfort ludzi, których stać na zakup dzieł sztuki i komfort ludzi żyjących naprawdę w bańce ludzi relatywnie... To ja powiem panu zamożnych. O komforcie. Otóż firma AB, która jest członkiem i jego jest prominentnym działaczem Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego. Otóż firma AB pochwaliła się w swoich giełdowych takich formularzach, że dzięki pandemii uzyskała olbrzymi wzrost swoich dochodów i korzystając z olbrzymiego popytu na przykład laptopy, podniosła marżę o 80%. Dobrze, proszę pani, to jest firma AB. Federacja Konsumentów w Polsce napisała, że nowa opłata uderzy w konsumentów i zwiększy skalę wykluczenia cyfrowego Polaków. Rozumiem, że pani zdaniem, jeśli pani byłaby łaskawa tym razem pozwolić mnie zadać sobie pytanie, to będę zobowiązany. Ja naprawdę pozwolę pani mówić, ile pani zechce, tylko czasami ustalmy, że ja jakieś pytanie będę mógł zadać. Otóż Federacja Konsumentów, która być może pani zdaniem też jest lobbystą, nie mówi teraz o tym, że oni za mało zarabiają albo oni za dużo zarabiają, tylko mówi o tych dzieciakach, które nie mają w domu smartfona. A pani chce powiedzieć tak, oni muszą mieć smartfon droższy i komputer jeszcze droższy, bo my potrzebujemy tych pieniędzy na zapomogi dla artystów albo na ich domy pracy twórczej.
Pani Ilono, niech pani powie Polakom prosto w oczy patrząc, że ważniejszy jest w tej chwili los aktora, los DJ-a niż los pielęgniarki, czy policjanta, czy nauczyciela. Jest równie ważny, proszę pana. Jest równie ważny, ponieważ żeśmy wszyscy... Ale jeśli jest równie ważny, to w takim razie wie pani, jak pielęgniarka nie może znaleźć pracy, to musi iść pracować do Biedronki i sprzedawać tam marchewkę. A pani się żali nad losem aktora, który musiał biedactwo pójść do knajpy i obsługiwać pana. Ja się nie żalę. Ja tylko powiedziałam, że u nas też są takie przypadki. No i co, ale co w tym jest nadzwyczajnego? Na litość boską. Proszę pani, jak mnie... Może to jest nic nadzwyczajnego. Pan powiedział, że to jest nic nadzwyczajnego w Ameryce. Ja powiedziałam, że u nas też to jest nic nadzwyczajnego. Ale nie, pani z tego wyciąga taki wniosek, że dla pani i dla niego to była sytuacja dyskomfortowa i my musimy tej sytuacji zapobiegać. Otóż nie musimy zapobiegać. Nie powiedziałam, że zamierzam zapobiegać tej sytuacji. Dobrze. Przekręca pan to proszę mi powiedzieć. Ja chciałam panu powiedzieć. A to może pani odpowie na to pytanie, dlaczego Polacy mają pomagać właśnie artystom w czasie po pandemii? Mają pomagać wielu różnym osobom i również pomagają dzieciom, które nie mają laptopów i tak dalej. Ja sama też pomagam w takich sytuacjach. Wiem, proszę pani, że pani pomaga, bo pani na przykład wspomaga, jeśli się nie mylę, Fundację Siostry Chmielewskiej, prawda? Płaci pani stypendia? Tak. To widzi pani, jest nas tam więcej, rzeczywiście. Ja mam też tam kilkoro podopiecznych. Nie mówię o tym zwykle publicznie, ale to jest dobry moment, by o tym wspomnieć. To jest, proszę państwa, notabene, świetna fundacja, jeśli chcą państwo pomóc, to za niewielkie pieniądze można komuś uratować życie, a w każdym razie posłać kogoś do szkoły. I teraz pani Ilono, pani doskonale wie, jaka tam jest dramatyczna sytuacja. Dla tych ludzi 200 czy 300 zł to jest całe miesięczne stypendium, które oni od pani dostają. A pani im mówi tak, oni powinni te 300 przeznaczyć na zakup smartfona, bo dzięki temu artysta, niechciany artysta, będzie mógł sobie tworzyć. Pan słyszy to, co ja mówię. Nie słyszycie 300 zł. Mówię 10 zł. Nie, proszę pani. Pani mówi o jakichś 10 zł, które pani sobie ubrdała, przepraszam. Ubrdała. Pani może powiedzieć 6 zł nawet, 1%. Albo 3. Proszę pana, ja chciałam powiedzieć panu tak. A dlaczegoż na te biedne dzieci troszeczkę nie postąpią sprzedawcy, żeby na przykład tym wziąć na siebie część tej opłaty, obniżając cenę. A dlaczego bogaci aktorzy w takim razie nie pomogą tym biedniejszym kolegom, tylko wyciągają rękę do nas? Ależ pomagamy, proszę pana. Otóż proszę wiedzieć, że na przykład z dochodów takich jak moje na przykład, pobieranych przez ZAIX, potrącane jest na przykład składki na fundusz społeczny, z którego są zapomogi. Ale to świetnie, to znaczy, że skoro ZAIX dotychczas funkcjonuje tak dobrze, to po co, proszę pani, wyciągać rękę po jeszcze? Mało tego, to ja zadam pani inne pytanie. Jeśli artysta jest tak biedny, to dlaczego on nie może pójść do opieki społecznej? Niech nam pani... Dobra, stop. To jeżeli on może pójść do opieki społecznej jak każdy Kowalski, jak każdy Mazurek, czy każdy Bielecki, jeżeli on może pójść do opieki społecznej, to dlaczego tworzyć dodatkowy fundusz, przez którego inni będą musieli płacić więcej? Ja panu mówię. Za zwykły papier. Nie, po pierwsze, jego praca jest pracą szczególną. Nie jest szczególną pracą, na litość boską. Pozwoli pan, że ja mogę uważać, że jest szczególna. Bo przede wszystkim dlatego, że aby ją wykonywać, należy mieć talent, umiejętności i tak dalej. Pan mówi w sposób bardzo negatywny, napędzając ten jednak hejt na artystów. Ja bardzo panią przepraszam. Ja mam bardzo wielu przyjaciół artystów. Jak ktoś nie sprzedaje drogo swoich obrazów, książek i tak dalej, to jest po prostu palantem, a nie twórcą. Nie. Ja tego nie mówię, że jest palantem. Nigdy w życiu bym nie powiedział... Nie chcę, proszę pana, więc ja panu powiem. Jak tak, ale niestety takie jest życie, że czasami naszej twórczości ja nikt nie chce. Że na przykład, proszę pana, że na przykład ja wydałam książkę, która w zeszłym roku wyszła pod koniec lutego, chwilę przed zamknięciem księgarni, zamknięciem bibliotek, zlikwidowaniem na ponad rok targów książki, spotkań autorskich i rozmaitych takich rzeczy. Książka, która uważam, że jest naprawdę lepsza niż moja poprzednia powieść, sprzedała się w bardzo niewielkim nakładzie, ponieważ pandemia dotknęła i tak dotknęła również wielu artystów. To na przykład jest taka przypadek. To jest ta. No dobrze, ale bardzo panią przepraszam, bo ja nie rozumiem, czy my mamy teraz zrobić skup? Wie pani, bo ja sobie tutaj kiedyś... Nie możemy zrobić skup, ja mogę coś... ale...
Pani żono, sekundkę. Ja tu kiedyś sobie żartowałem, że rząd powinien wprowadzić również skup wierszy od artystów, skoro mamy liczne inne formy pomocy. Wie pani co? Ja powinienem być ostrożniejszy w żartach, bo okazało się, że kurczę wykrakałem, teraz bowiem poeci będą dotowani. Dlaczego na litość boską ja mam dotować to, żeby Jaś Kapela albo Zygmunt Miłoszewski mogli sobie siedzieć w spokoju i pisać swoje jeden wiersze, a drugi powieści. No i... Pan wie, co to jest w ogóle kultura, jak ona jest ważna dla tkanki narodu. Niech pani mi opowie. Niech mi pani opowie. W życiu nie słyszałem. W życiu nie słyszałem. Nie, nie słyszał pan. Tak? No właśnie, takie sprawia pan wrażenie, a wiem doskonale, że pan zdaje sobie sprawę z tego, co jest, czym jest kultura. I że to jest rzecz, która jest trudno mierzalna, trudno definiowalna. Ale wie pani co, bo przez panią przemawia, proszę się nie gniewać, pogarda dla ludzi ciężkiej, bardzo fizycznej, prostej, nie wymagającej być może talentu, ale siły pracy. Jak facet zasuwa przy młodzie... Bo jak facet zasuwa... Nie ma w tę pogardę. No w tym, co pani mówi. Nie ma w tym żadnej pogardy. Ale za sekundę, pani Lono, to jest ciężka praca, tylko nie trzeba się może przy niej spocić i ubrudzić rąk. Ale dobrze. To jest bardzo ciężka. Proszę pani, niech się pani nie gniewa. Mnie się zdarzało w życiu pisać i to pisać teksty dłuższe niż 200 znaków. Tak, wiem, że to jest dość trudne i wymaga pewnych umiejętności. Tylko wie pani, na litość boską, ja nie żądam od państwa, żeby moją twórczość, nie wiem, moją twórczość dziennikarską sponsorowało, żeby mi dokładało do interesu. A ktoś może powiedzieć, Mazurek pisze takie zgrabne felietony. Szkoda by było, gdyby on ich nie pisał, tylko poszedł pracować do Biedronki. Szkoda by było, proszę pana. Nie, wie pani co, ale jak ja nie znajdę kupców na te felietony, to ja pójdę pracować do Biedronki, bez względu na to, kto tam mnie spotka, ja się uśmiechnę, jeśli będę akurat wystarczająco kulturalny. Ja też się uśmiechnął. I już. I to, bo mnie praca nie hańbi. Ja mam dzieci do wykarmienia i mnie praca nie hańbi, no. Proszę pana, mnie praca też nie hańbi i w swoim czasie pracowałam na przykład w szkole, jak jeszcze nie byłam znaną scenarzystką, więc, bo też miałam dziecko do wykarmienia, więc proszę nie robić ze mnie osoby, która nie zna... A ja nie robię z pani akurat. Pani, która nie rozumie... Pani, która no, nie no, pani rozumie pisze scenariusze seriali, które są oglądane właśnie przez ludzi bardzo ciężko pracujących. I pani to doskonale rozumie, bo pani tak naprawdę rozumie znacznie więcej, niż w tej chwili chce pani nam powiedzieć. Pani to doskonale, bo pani powiedziała, że ja jednak też wiem, co to jest kultura, choć zachowuje się jak skończony troglodyta, czyli ktoś, kto nie wie, czym ona jest. Otóż myślę, że pani doskonale wie, bo pani pisze dla tych ludzi seriale, by oni mogli sobie, jak są zachorowani, odpocząć. By mogli się przenieść w inny świat, by mogli obejrzeć M jak Miłość. Teraz już pani tego nie robi, ale pani robi na przykład, nie wiem, Stulecie Winnych, czy chyba Koronę Królów jeszcze pani robi, nie wiem. Dobra, w każdym razie, proszę pani, pani to robiła dla normalnych ludzi, a teraz pani mówi tak, nie, sorry, teraz zajmę się elitami. Pani udaje, że pani nie wie, o co chodzi. Toż ja pani... Nie udaje, proszę pana. Czyli pani nie wie, o co chodzi, tak? Nie, rozumiem doskonale, proszę pana, i mówię panu to, co zaczęłam na początku i pan teraz nagle dziwnie o tym zapomniał, że w bardzo wielu krajach świata wsparcie dla twórców jest od lat obecne i dużo większe. A to jest żaden argument, że tak w niektórych państwach coś jest, to naprawdę jest żaden argument. Ale dobrze, w niektórych cywilizowanych... Nie, proszę pani, bo są też cywilizowane państwa, w których nie ma opłaty reprograficznej. I mało tego. No i co? I to również cywilizowane państwa, w których nie przestrzega się praw autorskich, prawda? Tak, natomiast to one nie są cywilizowane, umówmy się, bo nie chodzi mi, proszę... Nie, ale właśnie, ale a propos przestrzegania praw autorskich, bo to był jeden z argumentów, że powinniśmy, proszę państwa, wprowadzić dodatkową opłatę, bo wszyscy, proszę państwa, nic innego nie robicie, tylko piratujecie te treści. Otóż, pani Ilono, spóźniliście się o co najmniej 5, jeśli nie 10 lat, co w przypadku takich urządzeń elektronicznych jest jakąś dekadą. W tej chwili przy takim rozwoju platform cyfrowych, przeróżnych, streamingowych kanałów, dających muzykę, czy dających treści wideo, nikt już, proszę pani, niczego nie piratuje. No może poza jakimiś absolutnymi hobbystami, którzy robią... A może pan dać odpowiedzieć panu na przykład, a zna pan coś takiego i proszę bardzo, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci smartfonem, że tak powiem, że na przykład ma pan wykupiony abonament Netflixa i podaje pan rodzinie i znajomym kody logowania, żeby sobie mogli... Już pani powiem, zaraz pożegnamy... Jestem dozwolony użytek, proszę nie,
a panie, sekundę, pożegnamy naszych słuchaczy z radia rmf24.pl. Jeśli państwo chcą zobaczyć, co działo się dalej, to będą państwo musieli wejść na naszą stronę i tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom naszego internetowego radia serdecznie dziękujemy. Ale ta rozmowa się nie skończyła. Wie pani co? Właśnie. No, skoro już pani wspomniała o jednym z tych kanałów, ja akurat Netflixa nie mam i to nie z nędzy, tylko z wyboru, ale na przykład mam, proszę pani, jeden z tych kanałów muzycznych. Nieważne, który teraz nie czas z tym. Ubolewam czasami, że jest źle zrobiony, bo to, czego ja tam bym chciał, to tego nie ma, ale ponieważ wykupiłem sobie taką opcję, że mam to na 5 czy 6, nie pamiętam. Urządzeń. To akurat tak się świetnie złożyło, że cała moja liczna rodzina może sobie to oglądać. I wie pani co? Na litość boską nie przyszło, zresztą mi nigdy nie przychodziło do głowy, bo ja za słaby byłem w takie rzeczy. Ja nie umiem nawet piratować, nie umiem tego kopiować nielegalnie. Ale jak ja mam teraz, wie pani, to naprawdę jest relatywnie tanie. Te opłaty nie są w tej chwili tak drogie. Ja mam muzykę w domu, bardzo jej dużo dla całej rodziny, za kilkadziesiąt złotych. I teraz, jeżeli pani mówi, że to jest za mało, że ci giganci powinni się dzielić z artystami w większym stopniu, to ja pani powiem tak. Po pierwsze, możecie się procesować z nimi i do czego was zachęcam. Po drugie, jeśli ostatecznie przegracie, możecie swoje treści wycofać, a wtedy ja wycofam się z tych kanałów, bo nie będę mógł tam zobaczyć swoich ulubionych artystów. Ja na przykład ubolewam, ale na Spotify'u nie ma ani jednej piosenki Jana Krzysztofa Kalusa. Nie ma. Nul, zero. Bardzo ubolewam, bo ja Janka uwielbiam, mam jego płyty. Ja też i znam go. No dobrze, no to mamy wspólnych znajomych. Tylko wie pani co, jak znam życie i Kalusa, to on naprawdę nie jest w tej chwili za tym, by popierać opłaty dla artystów kosztem jego sąsiadów z Mazur. Wie pan co, wybieram się do niego, spytam go się o to. Proszę go to spytać, tak, proszę go o to serdecznie spytać. Ja panu chciałam powiedzieć, a na przykład w momencie, kiedy ktoś kupuje dostęp do książki w wersji na przykład e-bookowej i też ten dostęp odstępuje wielu osobom, to nie jest według pana rodzaj piractwa, a są takie przypadki, ja je znam. Proszę pani, ale są takie przypadki, że człowiek kupuje nóż kuchenny i zabije nim własną żonę. To nie jest, proszę pana, tak rzadkie jak morderstwo przy pomocy noża kuchennego. Zapewniam pana, to jest dużo częstsze. Ale przepraszam, ale jest coś takiego jak dozwolony użytek. Ja kupuję na przykład kserowanie książek. Nie, ale proszę pani, nie wiem. Dobra, proszę pani, ja kupuję książki, nie kserowane, tak się składa. Mogę nawet zdradzić, że kupuję w jednej niedużej, mało sieciowej księgarni w centrum miasta. Kupuję sobie te książki, kupuję ich znacznie więcej niż czytam, nad czym bolewam, ale rzecz nie w tym. I wie pani co, zdarza mi się te książki, rzadko, ale zdarza mi się je komuś pożyczyć. Nie też. No i teraz tak, czy my powinniśmy zostać za to ukarani, bo pani zdaniem nie, jest to niedozwolony użytek, ja nie mogę tej książki pożyczyć nie za opłatą, tylko tak po prostu znajomemu. W związku z tym w tej cenie tej książki będzie to opłata dla autora tej książki, który... Ale on już tę opłatę ma. Nie, za jedną książkę. Ma za jedną. A jak pan pożyczy to pięciu osobom, to jest tak, jakby to było pięć książek. Ja nic innego nie robię, tylko wszystko, co kupię, pożyczę pięciu osobom. Tę koszulkę też już nosiły cztery inne, tak? Może tak być. Może, na pewno. No ale będziemy sobie żartować. Natomiast ja nie, ja nie żartuję. Pani... Ja panu powiem tak. Dlaczego jest taka zmasowana akcja protestu przeciwko temu? Dlatego, że bicie w artystów, posługując się tymi argumentami zanzibarskimi i pałacami... No to pani mówi o Zanzibarze. Ja nie wspomniałem o Zanzibarze. Nie. Proszę pana, ale mówię o akcji na przykład internetowej powielania rozmaitych wpisów przez trolle. Ale błagam panią, nie, pani Ilono, pani Ilono, ale pani sobie ułatwia polemikę. Ja nie dalej... A pan sobie ułatwia polemikę. Nie, proszę pani, bo wie pani, mnie na... Mówiąc o biednych dzieciach ze ściany wschodniej. Pan sobie też ułatwia polemikę. Nie, to nie są niekoniecznie ze ściany wschodniej, ze ściany zachodniej też. Bo biedny artysta nie jest wzruszający, a biedne dziecko ze ściany wschodniej... Tak, ma pani rację, na litość boską, tak właśnie jest. Ja nie będę się teraz na przykład nad losem biednego artysty, aktora, który nie znajduje zatrudnienia, użalał, bo wolę... On nie ma zatrudnienia, artysta tworzy, nie jest na etacie.
proszę pana, artysta tworzy, nie są na etacie. Na całym świecie artyści nie są osobami, które są na etacie. Po pierwsze, artysta, ale proszę pani, ja też nie jestem na etacie. Ja też nie jestem na etacie. Nie wiem, o czym pani mówi. Ja od, proszę pani, 20 lat nie jestem na etacie. Ja też nie, niech pan sobie wyobrazi. No dobrze, ale teraz tak. Wie pani, nie będę się teraz roztkliwiał nad swoim nędznym losem, bo on nie jest taki znowu nędzny. Mnie w związku z tym nie spotkają żadne beneficje, żadne frukta, jakie się ma z powodu etatu. Ale to jest mój wybór dorosłego, świadomego człowieka. Jeżeli ktoś chce być aktorem, proszę pani, moja córka zdaje w tej chwili na Akademię Sztuk Pięknych. Znaje ta 18-letnia dziewucha z pełną świadomością, że jak się jej nie uda znaleźć odbiorców na swoje dzieła, to będzie sprzedawała wegańskie hamburgery. I bardzo dobrze. Zresztą moim zdaniem, jak posprzedaje trochę i się spoci i namęczy, to jej to akurat zrobi dobrze na głowę generalnie i na ręce. Ja panu powiem, że jeśli pana córka będzie zdolną osobą, ale na przykład będzie tworzyła dzieła plastyczne, które będą pod prąd modą i nie będą się nadawały do zawieszenia nad kanapą u jakiegoś zamożnego człowieka, to ja bardzo chętnie podpiszę się pod tym, żeby dostawała jakiś rodzaj stypendium. A ja nie, dlatego że jest... A ja nie, bo ja bardzo kocham moje dziecko, ale jak ono chce żyć na utrzymaniu państwa i ludzi, którzy ciężko zasuwają, to jej powiem, nie, córeczko, źle cię wychowałem, sorry. Nie będzie żyła na utrzymaniu państwa, tylko będzie wspierana przez to państwo, czyli dlatego, że będzie... Będzie wspierana, czyli będzie dostawała forsę od tych, którzy nie dostają żadnych pieniędzy i muszą na tę forsę ciężko pracować. No na litość boską. Będzie pracowała według pana, jak będzie malowała te obrazy trudne i mroczne, których nikt nie będzie chciał... Proszę pani, akurat wie pani, jak... wie pani, jeśli już naprawdę chce pani porozmawiać ze mną o sztuce współczesnej, to się świetnie składa. Jest mnóstwo twórców mrocznych i trudnych, którzy sprzedają swoje prace, dlatego że one są coś warte. A jest mnóstwo ludzi, którzy sprzedają, którzy nie potrafią sprzedać obrazków kiczowatych, ale za to śliczniutkich, piękniutkich, na których jest fontanna i bawiące się dzieci. Nie, nikt ich nie chce kupić, bo one są złe. I nikt ich nie chce po prostu mieć nad ścianą, na ścianie, nad łóżkiem, czy gdziekolwiek. Nawet w garderobie. Albo na Pawlaku. Nie, żebym słyszał panią bardzo dobrze, bo to chyba internet... Pani Ilona, obawiam się, że internety... Jeszcze raz, sekundę. Przepraszam, ja nie słyszałem nic. Nic na to. Proszę pana, nic nie, zdziwiłby się pan, gdyby się pan dowiedział, jak wiele osób ma ochotę mieć taki kiczowaty obrazek. Ale bardzo dobrze, no niech mają. Niektórzy mają ochotę mieć kiczowaty obrazek, inni oglądają Felliniego, inni oglądają seriale. Niech sobie ludzie oglądają, co chcą. Ale rozumiem, że jakby Fellini na przykład nie miał... Ktoś o talencie Felliniego nie miałby zbytu na swój film i na ten film poszłoby mniej osób niż na komedię pod tytułem Kogiel Mogiel, to pan by nie sponsorował Felliniego. Niech idzie sprzedawać makaron. Wie pani, zastanawiam się nad tym, ale zasadniczo wcale nie jestem pewien, czy musiałbym sponsorować się w każdego artystę, który mówi mi, że ma talent Felliniego, tylko się jeszcze na nim świat nie poznał. To nie jest tak, pan po prostu deprecjonuje, ale chciałam... Ja deprecjonuję artystów, tak, proszę pani. Akurat ja, akurat się wziął taki po prostu mazurek. Wie pani co, niech się pani nie gniewa. Zna mnie pani jako tako, może nie znamy się bardzo dobrze, ale wie pani, widywaliśmy się przy okazji rozmaitych imprez kulturalnych. Tak, oczywiście ja tam chodzę wyłącznie po to, żeby szydzić z artystów, żeby z nich drwić i się napawać ich nędzą. Niech pan da mi skończyć. Otóż uważam, pan nie dał mi skończyć. Hejt na artystów w tej chwili wywołany nie przez pana, ja nie mówię, że właśnie przez pana, ale między innymi przez właśnie producentów, importerów sprzętu elektronicznego, ten hejt jest sterowany, jest przez nich opłacany z tych 87% wzrostu marży i zysków. Pani, pan Krzysztof Stanowski, który się znęcał nad panią w swoim programie pod tytułem Dziennikarskie Zero, to on, rozumiem, jest sterowany i opłacany. Ja myślę, że tak. Stanowski.
Proszę pana, ja chciałam panu powiedzieć, że po moim tym wywiadzie poprzednim w portalu many.pl zostałam zalana na moim Facebooku pod postami na przykład o pomoc dla biednego dziecka albo o to, czy ktoś zna jakąś dobrą firmę przeprowadzkową albo fachowca od przesadzania kwiatów albo czegoś takiego, albo pod zdjęciem mojej magnolii w ogródku, posty z fejkowych kont powtarzające te same sformułowania pod tytułem odczep się, tu następowało słowo no dobrze, odczep, powszechnie tak, używane, uważane za obraźliwie, od moich pieniędzy, idź do metra, postaw kapelusz i tam graj. Pani Ilono, tylko pani sobie w tej chwili ułatwia polemikę, dlatego że ja pani nie wysyłam do opieki społecznej. Ja tylko mówię, że to po pierwsze, mnie, proszę pani, jako osobę występującą w radiu, też spotyka recenzja mojej twórczości. Ona czasami jest bardzo, ona czasami, ale proszę pozwolić mi skończyć. Ona czasami jest dokładnie taka sama. Proszę pani, ja się nasłuchałem o swoim pochodzeniu niepolskim, o wszystkim się już nasłuchałem. Wie pani co? Mnie to gila. Ja tego nie czytam, ja te konta sobie banuję i mnie to... No dobrze, więc wie pani co? Ja jestem na to za stary, żeby się takimi rzeczami przejmować. Ale proszę pana, ja nie mówię o tym, że ja że jeśli nagle po wypowiedzi mojej na taki temat mamy większy hejt w internecie niż po liście do Kaczyńskiego, a zwolenników prezesa Kaczyńskiego mamy w Polsce dość dużo, to nie jest to przypadkowe. Ale po prostu jest to zorganizowana grupa. Zorganizowana, ludzi, dobrze, ona jest zorganizowana. Zarabiają na tym i nie chcą stracić nawet 10 zł. Pani Lono, niech się pani nie gniewa. Pani mnie nie przekonała tą ustawą. Pani myśli, że ja jestem inspirowany, tak szczerze, serio, że jestem nie, zorganizowany? Pan nie. Czyli ja nie, a inni tak. Pan nie tweetuje, pan się chce dowiedzieć, pan słucha argumentów. No słucham tych argumentów, tylko one mnie nie przekonują z jednego powodu. Wie pani, to nie o to chodzi, że ja uważam... Obydwoje żeśmy się nie przekonali. Ale wie pani, bo nie chodzi mi teraz o to, ja nie jestem czystym korwinistą, który uważa, że ludzie powinni wszystko kupować i tak dalej. Furda, zlikwidować filharmonie państwowe, jak ktoś... Nie, ja nie jestem czystym... Dalej Korwin jest za tym, żeby zlikwidować na przykład szkoły bezpłatne. Dobrze, więc ja nie jestem za tym. Nie, proszę pani, mam inny pogląd w tej sprawie. Niemniej jednak z faktu, że ja robię pewną koncesję z wolnego rynku na rzecz wspierania na przykład właśnie sztuki i kultury, nie oznacza, ten fakt nie oznacza, że chciałbym sponsorować każdego, kto nazwie się eseistą, kto nazwie się poetą, czy kto nazwie się aktorem. Nie. Otóż jeżeli nawet ktoś skończył wyższą szkołę PWST, w tej chwili się nazywa Akademia Teatralna. Dobrze, jeżeli nawet ktoś skończył Akademię Teatralną i zagrał w jednym czy w dwóch przedstawieniach, albo nawet w ośmiu, ale się okazało, że po prostu na jego twórczość nie ma zapotrzebowania, nie wynika nie twórca, z tego to... To nie jest twórca, proszę pana. Jak to nie jest twórca? No jest twórca, jest aktorem. Jest dyplomowanym aktorem. On jest większym aktorem niż ze mnie dziennikarz, bo on ma, proszę pani, 100 papierów. Niech pan przeczyta ustawę. O, proszę pani, ja czytałem nie tylko tę ustawę, ale wszystkie, które macie w pakiecie. Czytałem też projekty rozporządzeń. Artysta, a nie twórca napisane. Proszę pana, błagam pana, używajmy określenia. Tak, dobrze. Twórca to jest ten, którego twórczość... Dobrze, artysta, ma pani rację, to jest artysta. No, tak. Więc ze spalonego, moja babcia tak mówiła, to jest taki artysta ze spalonego teatru. Wie pani, i... Nie, nie przekonaliśmy się i ja pani nie będę hejtował, tylko pani powiem tak. Pani mnie pyta, dlaczego ja nie chcę się podzielić z biednymi artystami, a ja zadaję inne pytanie. Dlaczego każdy, naprawdę biedny człowiek, który z powodu wykluczenia na przykład cyfrowego w tej chwili nie mógł zapewnić dzieciom smartfona. Wie pani dobrze, ja mam trójkę dzieci. To mój wybór oczywiście. I mam trójkę dzieci i tak się złożyło, że tych komputerów mieliśmy za mało. Miała żona swój, ja miałem swój, ale był w domu jeden komputer dla dzieci. Teraz nagle przyszła pandemia, trzeba było kupić dwa. I jeszcze w dodatku smartfon się popsuł, trzeba było dziecku kupić smartfon. Wie pani, dobrze, na biednego nie trafiło. Naprawdę, okej. Okay. Nie używam tego jako argumentu, że państwo ma mi oddać te pieniądze. Nie. Tylko... W takiej sytuacji były tysiące ludzi znacznie ode mnie mniej zamożnych, którzy zarabiają gorzej i ich nie było stać na to. A pani mi mówi, pochylmy się teraz nad losem eseisty. Ja chciałam powiedzieć, że przede wszystkim ten projekt ustawy powstał grubo przed pandemią. Rzeczywiście w jakiś sposób wpadło to w taki moment, w którym można to wykorzystywać. Ale niech ten eseista pójdzie, nie zostanie magazynierem, na litość boską. Ale czy na
kto nie będzie pisał esejów, które być może są bardzo ważne. Być może, ale, ale nikomu nie potrzebne, no co za pech. A skąd pan wie, że nie jest potrzebne, nawet jeśli jest potrzebne niewielkiej ilości studentów specjalistycznego wydziału, to one są potrzebne. I przez to, że są rzadko używane, nie oznacza, że są złe. Po prostu ma pani rację, pełna zgoda. To są dziedziny twórczości, które nie są twórczością powszechną, które nie są twórczością popularną, które nie są twórczością... Ale tak się złoży, tak się składa, że jeżeli... Ale wie pani, ten poeta pójdzie pracować do szkoły, będzie na przykład poetą i jednocześnie nauczycielem polskiego w szkole. W szkole, do której liceum, w której chodziła moja córka polonistą, był pan Jarosław Mikołajewski, no, o ile pamiętam. Tak, i teraz niech mi pani powie, czy to było coś hańbiącego dla Jarosława Mikołajewskiego? Nie, absolutnie, fantastyczny nauczyciel. No właśnie, a mój przyjaciel jest dyrektorem Muzeum Literatury. Fantastycznie. Tak, i teraz jest dyrektorem Muzeum Literatury, bo na swoją twórczość poetycką on musi zarobić w inny sposób. I teraz tak. Jest bardzo wiele takich osób. Czy pan nie rozumie tego? Nie, nie rozumiem. Natomiast właśnie daje pani tego przykład, ale nie rozumiem. No tak, ale tych muzeów literatury jest nie tak wiele. Dobrze, ale gdyby, no dobrze, to ja pani tłumaczę, no gdyby ktoś nie znalazł zatrudnienia jako dyrektor muzeum, bo ma pani rację, tych muzeów jest bardzo niewiele. Mało tego, nie znalazłby pracy jako pracownik, to naprawdę jest mnóstwo niehańbiących zajęć, które może wykonywać. Tak, tylko nie będzie w stanie w tej chwili na przykład ten eseista, o którym pan mówi tak lekko pogardliwie. Nie, jaka pogarda? Ale proszę mi dać skończyć. Nie będzie mógł miał czasu, żeby siedzieć w bibliotekach na przykład, zbierać materiały, przekopywać archiwa, ponieważ będzie siedział na kasie w Biedronce. Tego pan chce, żebyśmy nie tworzyli twórczości, która jest rzeczą, która pozostanie przez nas na lata i będzie wykorzystywana być może za 5, 10, 20, 50 lat ten pogardzany przez pana eseista. Tak, pogardzany, rzeczywiście, bo ja nic tylko gardzę. Ale on nie napisze tego, proszę pana, bo on będzie siedział w Biedronce i on nie będzie miał czasu siedzieć w bibliotece, bo będzie miał zmianę wtedy, proszę pana, i będzie liczył pieniądze klientów. Wie pani co, no to trudno. Tego pan chce? Tak, chcę tego, żeby eseista, który nie znajduje czytelnika. Znajduje, tylko on, proszę pana, musi, żeby ten esej napisać, w tej bibliotece siedzieć. Na litość boską, ale dlaczego ja mam się... Wie pani, a ilu jest w Polsce biednych eseistów? Pan taki przykład podał. Dobrze, a wie pani co, no to... Nie, bo pani nie chce rozmawiać o przykładach, o których ja mówię. Wspomniała pani o Kelusie. To wie pani co, niech pani poprosi Janka, żeby panią zabrał na wycieczkę rowerową albo samochodową, to nie będzie daleka trasa. Tam za lasem jest taki domek. Tam jest, proszę pani, domek leśniczego, właściwie leśniczyny. Tam jest taka przyczepa kempingowa. Niech pani o tej przyczepie opowie Kelus. To jest, jak on to nazywa, pomnik polskiej transformacji. Ja znam tę historię. Tak, i to jest to dramatyczna historia o facecie, który chciał utrzymać swoją rodzinę. Pojechał z tych Mazur na budowę do Gdańska, ale niestety spał w samochodzie, bo nie stać go było na wynajem mieszkania w Gdańsku przy budowie. On w związku z tym zmarł na raka, nie przy tej budowie. A jego koledzy zawieźli żonie tę przyczepę, którą on sobie w końcu uzbierał. Ja znam tę historię, tak. Pani, ja bym chciała, proszę pana... To jest wstrząsająca historia o człowieku prawdziwie ciężkiej pracy, który nie jest, przepraszam, aktywistą. Wie pani... Pani będzie sponsorowała, tak naprawdę cała ta ustawa będzie sponsorowała aktywistów, którzy siedzą teraz w internetach. Aktywistów? Aktywistów. Nie, na przykład? Nie, pani nie jest aktywistką, proszę pani. Pani jest, jeśli się nie mylę, scenarzystką. No właśnie. A aktywiści jacy? Na przykład, ale już pani mówię, już. No jakby pani będzie wspierała aktywistów, na przykład w tej chwili walczących o prawa... No, przeróżne. No, wie pani, no, teraz była taka historia w internetach o pewnej młodej damie, która zbierała na komputer. Zbierała na niego, bo ona pisze teksty, apele, pisze o pomoc innym kobietom. Ona jest działaczką na rzecz praw LGBT i przeróżnych innych praw, które ona uważa za niezbędne. Do tej naszej rozmowy. Sekundę, to już pani mówię. Teraz oni, bo ponieważ oni też piszą eseje przecież, oni będą teraz mogli liczyć na wsparcie państwowe. Dotychczas musieli liczyć na wsparcie tych, którzy to uważają... To jest artystka, z tego co wiem. To jest aktywistka. No, ale ja nie... Ale będzie eseistką, na litość boską. Jaś Kapela jest aktywistą i poetą. Jest poetą, bo podobno pisze wiersze. Mówię podobno, nie chcę go urazić. Ja tych wierszy po prostu nie czytałem, ale to fakt mojej ignorancji nie oznacza, że ktoś nie jest jeszcze poetą. Więc pan Jaś Kapela będzie teraz dostawał również pieniądze od państwa, na przykład,
albo jakikolwiek inny pan. Ja akurat Jasia Kapelę spotkałem, to jest bardzo miły młody człowiek. No już nie taki bardzo młody. Ale pan wie, że oczywiście, że to jest tylko dla pewnej grupy osób nieosiągających dochodów. Tak, on zdaje... On, no dobrze, ale... Tak, prawda? Ten doskładek. Tak, wiem. A to wie pani, ale jeżeli taki jest w istocie, proszę państwa, bo to, jeżeli ktoś jeszcze przy nas wytrwał, to tam jest jeszcze jeden taki kruczek, bardzo ciekawy. Bo jeżeli tak naprawdę rzecz dotyczy tylko tej wąskiej grupy najbiedniejszych artystów, tak, to niech, to ja zadam to pytanie po raz piąty. Niech pani mi powie, dlaczego oni nie mogą skorzystać z normalnych form pomocy ludziom biednym? Dlatego, że uważamy, że społeczeństwo w jakimś stopniu powinno złożyć się na to, bo to jest dobro kultury. A teraz panu powiem, nie społeczeństwo. I teraz powiem na koniec. Muszę powiedzieć tak, no to jest... Pana na koniec powiem, nie społeczeństwo, tylko między innymi te firmy, które w wyniku pandemii i zwiększonego popytu na laptopy, bo sam pan przecież musiał dokupić dwa i jeden smartfon w roku, zarobiły tyle, że prezesi tych firm kupili sobie nowe samochody, wypłacili dywidendy i się bardzo cieszą, ponieważ i oni powinni to sponsorować, ponieważ oni zarabiają na sprzedaży tego sprzętu. A ja powiem pani tak, to jest czysta demagogia, ja pani powiem tak. Niech los biednych aktorów sponsoruje aktorzy bogaci. To jest równie demagogiczne jak ten argument, którego pani przed chwilą użyła. Niech się Ilona Łebkowska zrzuci i pomoże scenarzystom, którym się nie wiedzie. Niech aktorzy, którym się wiedzie, oddadzą część gaży na rzecz tych, którym się nie wiedzie. Zginąłby się pan, proszę pana. Otóż Gildia Scenarzystów, której jestem przewodniczącą, zbiera składki w ten sposób, że zobowiązaliśmy się do tego, że 2% z naszych tantiem idzie na gildię, 2%. A gildia organizuje... A pani od nas chce 4% nie od każdego. Nie 4, chce 1. Nie, proszę pani, pana, proszę ale nie, pani nie czytała projektu. No, ja nie jestem autorką tego projektu. Pani nie czytała projektu rozporządzenia. Pani nie czytała projektu ustawy. Nie ma tam smartfonów. Czytał pan, że nie Słucham? Ma tam smartfonów. Nie ma, ale wie pani, ale to wcale nie jest takie pewne, że nie ma smartfonów. Dobry prawnik dowiedzie pani, że jest. Powiem panu szczerze, że prezydent Duda obiecał nam, że będą tam smartfony. To chciałam pani by chciała. Tam nie ma expressis verbis napisane smartfony. Nie pada to słowo. Ale przepraszam, nie dał mi pan powiedzieć. I 2% z naszych tantiem idzie na koszty działania gildii, której organizujemy między innymi. Proszę mi dać skończyć. Organizujemy między innymi bezpłatne prawne szkolenia, też bezpłatne dla uczestników, płatne dla prawników, którzy je prowadzą. Jak podpisywać umowy, żeby nie być oszukanym przez producenta i tak dalej. Dbamy o, jakby to powiedzieć, to, żeby tych biednych twórców z naszej dziedziny, oszukanych na przykład przez bogatych producentów czy coś takiego, nie było. Opodatkowujemy się na to. W związku z tym nie proszę mi... Komu jak komu, ale mnie proszę nie mówić, że ja nie pomagam. I jest mnóstwo tego typu inicjatyw, ale jednak mimo wszystko jest pewna grupa na przykład twórców właśnie. I oni powinni korzystać z pomocy opieki społecznej jak ci, których pani do niej wysyła. Proszę pana, ja panu chciałam powiedzieć, że ja nikogo nie wysyłam do opieki społecznej. No nie, ale na litość boską, jak ja będę bezrobotnym dziennikarzem, to będę mógł pójść do opieki społecznej i poprosić o jakąś pomoc dla moich dzieci. Dosyć, proszę pana, słucham? nie będzie pan dostawał tego przez całe życie, do końca życia. To jest okresowa pomoc z reguły i tak dalej, więc nie oszukujmy się. Nie, proszę pani, nie czytała pani projektu ustawy. Tak. Nie czytała pani projektu ustawy, tam nie ma nic o żadnych czasowej pomocy. Myli nie, się ja pani. Mówię, że opieka społeczna to jest czasowa pomoc. Tak. Ja dostanę to czasowo, a artysta do końca świata. I taka jest różnica. Bo pani uważa, że jego twórczość jest więcej warta niż moja. Bo pan będzie bez pracy, on będzie pracował, tylko owoce jego pracy nie będą między innymi opłacone, ponieważ nie mamy takiej ustawy. Dobrze, proszę pani. Pani Ilono, myślę, że rozsądzą nas nasi słuchacze. I... Ale takiej demagogii po panu się nie spodziewałam, panie Robocie. To jest pani zdaniem demagogia. Niech się pani nie gniewa. Moim zdaniem to, co pani mówi, jest arogancją, bo pani mówi mi, że artyścia zasługuje na więcej. Artysta nie może pójść do opieki społecznej. Artyście należy pomóc. Może. No nie, no właśnie. To go hańbi. Uważamy, że on powinien mieć jakieś minimalne wsparcie, chociażby w tych opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, po to, żeby nie gnił w nędzy kompletnej, ponieważ nie ma na te opłaty. Wiele osób, jak pan stracił pracę, to pan, proszę pana, nadal mimo wszystko ma pewnie odłożone składki na ubezpieczenie społeczne i kiedyś pan dostanie tę emeryturę. Tak, dobrze. Osoby, które straciły etat, też już mają ileś lat opłacane te składki. Pani Ilono, nie żebyśmy się wzajemnie przekonali,
ale przynajmniej się wzajemnie nie obrażaliśmy, więc jeśli tak, chodzi o hejt, to z mojej strony nie może pani na to liczyć. Jeśli chodzi o demagogię, to niech się pani nie gniewa. Ja mam takie wrażenie, że każdy argument, który pani się nie podoba, nazywa pani argumentem demagogicznym. Ja nigdy w czasie tej rozmowy nie powiedziałem, że artyści są niepotrzebni. Mało tego, nie powiedziałem nawet, że mecenat państwa jest niepotrzebny. Tylko pani chce ten mecenat państwa rozciągnąć do granic absurdu. I tu tego dotyczy spór. A mój spór dotyczy też przestrzegania prawa, czyli opłat za tak zwany dozwolony użytek, którego wszyscy... Czyli dlatego, proszę państwa, jak państwo będą chcieli sobie na kartce papieru wydrukować coś na własnej drukarce, to primo, za komputer zapłacicie więcej, za drukarkę nie zapłacicie więcej i za papier zapłacicie więcej. Tylko dlatego, że będziecie chcieli... No nie, pani Ilono, nie ma czegoś takiego jak papier do ksero specjalny, gdzie jest napisane... Nie, oczywiście, że nie, dlatego, że nie można tego rozdzielić, to się minimalne opłaty pobiera od... Minimalne, czyli... Minimalne. Proszę pani, od samych opłat za papier będziecie mieli kilkadziesiąt co najmniej milionów złotych. Bzdura oczywiście. To nie jest bzdura. Wie pani, ile w Polsce się papieru kupuje i wydaje? Mnóstwo. A wy będziecie mieli 1% od każdej karteczki na wasz fundusz. Wie pan co, fantastycznie. Być może w biurach przestaną drukować 48 tysięcy dziennie niepotrzebnych kwitów, które się rozsyłają. Jestem za. Jestem, jeżeli miałoby być tak, że przez to... Chętnie zrezygnuję z tej opłaty części, jeśli ten papier nie będzie w taki sposób kretyński marnowany. Mam nadzieję, że nie będzie pani musiała rezygnować z tej opłaty, bo mam nadzieję, że ona po prostu nie wejdzie w życie, chociaż to są płonne chyba nadzieje, bo obawiam się, że artyści w Polsce są akurat grupą uprzywilejowaną i do polityków znajdą dostęp. Zapraszamy. Kłaniam się nisko. Do widzenia państwu. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję bardzo.